Siemano, z tej strony narrator. Mam do Ciebie prośbę. Smyrnij dzwona i zasubskrybuj mój kanał. Jeżeli tak jak ja jarasz się moim podcastem, możesz wesprzeć mój kanał na patronite.pl. Dokładny link w opisie tego filmu. Przejdźmy jednak do rzeczy. Moim gościem jest były złodziej samochodów. Siemano, doktor. No cześć, siema. Powiedz mi na wstępie, ile ukradłeś aut w swojej karierze złodzieja? Ile ukradłem? Powiem Ci tak, wedle prawa zarzutu miałem 400 aut, a tak naprawdę no, nikt chyba tego nie zliczył, ile tego było i ile przeminęło, że tak powiem. No to grubo. A powiedz mi, dlaczego zacząłeś to robić? Oj, to jest trudne pytanie tak naprawdę, chociaż bardzo proste. Na pewno nie z potrzeby finansowej, czy z jakiejś, nie wiem, chęci dużego zysku. Może bardziej imponował mi ten świat. Ci ludzie i sposób życia, bycia, bo dlatego. Jarałeś się bandytką, najprościej mówiąc. Jak najbardziej, tak. Okej, okay. A jak wygląda twój początek w tej branży? Od czego zacząłeś? Ojej, na początku, wiesz, jak chyba każdy, byłem tak zwanym skoczkiem, czyli to, co najgorsze jest w tej dziedzinie, że tak powiem, sztuki. Czyli prowadzałem samochody, które ktoś ukradł, otworzył, odpalił, a musiałem go zaprowadzić na miejsce. Były na tym dobre pieniądze, ale to chodziło o emocje przede wszystkim. Wiesz, to masz te 2-3 godziny takiego stresu, gdzie jesteś w pełni, twój mózg pracuje w 100%, żeby dojechać na to miejsce. Potem jest auto, ktoś odbierze i masz spokój, wypłacają ci pieniądze i jest okej, nie? A pamiętasz swoją pierwszą kradzioną furę, którą prowadziłeś? Tak, pamiętam. To było Audi A6. Ojejku, to był 2001 rok bodajże. Kombi. A możesz zdradzić trochę więcej szczegółów? Czy to było w Niemczech, czy w Polsce kradzione? Nie, z Niemiec my prowadziliśmy samochód, tylko z Niemiec to było, auto było wzięte jakieś 50 km za Berlinem, no i do nas na Dolny Śląsk, no to miałeś tam 250 km, 300 do przejechania. Także, no był stres, wiesz, szczególnie, że nie wiedziałeś, nie ma szkolenia, że jedziesz tak, masz robić tak i tak. Mhm. Rób wszystko, co chcesz, co potrafisz, dojedź na wskazane miejsce i tyle, nie? Ogólnie jak wbiłeś się w ten temat, to miałeś w głowie, że będziesz zwykłym skoczkiem, czy miałeś większe ambicje, żeby zrobić coś z większym pierdolnięciem? Większość skoczków, większość kierowców myśli o tym, wiesz, żeby zrobić na własny rachunek tak naprawdę, bo tutaj masz wyznaczoną cenę, jaką zarabiasz za przeprowadzenie samochodu, a jak jeździsz sam, robisz sobie swoją ekipę, sam kradniesz, no musisz zainwestować, musisz mieć sprzęt, technikę, musisz wiedzieć tak naprawdę, z czym to się je i też mieć na to zbyt. Więc na to potrzeba trochę czasu, żebyś wgryzł się w to środowisko, żebyś poznali, żebyś wiedział, gdzie w ogóle nawet jak zarobisz te pieniądze odłożyć, zainwestować w ten sprzęt, ale musisz wiedzieć gdzie, no tak nie wpiszesz sobie tego w Google i nie powiesz, dobra, ja zacząłem działać, nie? O technice, technologii jeszcze porozmawiamy w dalszej części. Teraz chciałbym skupić się na pojęciu ekipa. Czy możesz opowiedzieć, jak to wyglądało, gdy zaczynałeś kraść auta dla kogoś? A jak to wyglądało później, gdy sam zbudowałeś swoją załogę? Jak zaczynałem, no to była ekipa tak naprawdę 9 osób, 8-9 zależy jaki wyjazd był. Jechaliśmy 2 samochody zawsze. Wiadomo było, że jedna osoba lub dwie to były te, które zajmowały się kradzieżą samochodów, reszta to byli kierowcy, i którzy wracali z tymi samochodami. I tak to wyglądało, wjeżdżaliśmy powiedzmy tam 2-3 razy w tygodniu nawet się zdarzało. A kiedy już, tak powiem, zacząłem działać na własny rachunek, no to zaczęliśmy od 5 osób, a skończyliśmy na 40 paru osób. To była taka ekipa, to była właśnie cała zachodnia Polska, dolnośląskie, zachodniopomorskie, nawet lubuskie, trochę tego było, nie? I to była po prostu konstrukcja, była tak, że tak jak ja zaczynałem, byli kierowcy, którzy wiedzieli, że na przykład mają tylko o 19 przyjść tu i jedziemy. Jakaś tam, że tak powiem, mała, drobna odprawa na stacji benzynowej przed granicą, potrzebne zakupy, rozdanie pieniędzy na ewentualne paliwo dla chłopaków i tak dalej. No i to było podzielone, na przykład kierowcy, jak ja już, że tak powiem, działałem na swój rachunek, kierowcy nigdy nie wiedzieli, gdzie prowadzić, gdzie te samochody trafiają, do kogo, bo to było wiele takich miejsc, gdzie te samochody docelowo lądowały, to nie było tak, że na firmach, że jedzie auto i jedzie po prostu na dziuple i tak dalej. Nie, jest to podzielone. Ograniczamy ryzyko też z jednej strony, a z drugiej strony jest to niepotrzebna wiedza dla niektórych. To nie są, nie wszyscy są orłami inteligencji, są elokwentni i tak dalej, że potrafią zachować wiele rzeczy dla siebie, czy nie szukać, nie węszyć. Nie? Dlatego też trzeba mieć cały czas na uwadze. Czyli taka higiena pracy. Dokładnie, tak.
A możesz mi powiedzieć, jaką ty miałeś rolę w ekipie? Powiem Ci tak, na początku, jak zaczynaliśmy, no to wraz z kolegą włożyliśmy pierwsze pieniądze na walizkę zakupioną w Rosji. I jeździliśmy, po prostu mieliśmy trzech swoich kierowców, tak to się zaczynało. Później doszliśmy do wniosku, że po co mamy ciągle jeździć, ryzykować, jeżeli możemy te walizki wypożyczać. Kupowaliśmy je za pieniądze zarobione, wypożyczaliśmy innym ludziom, którzy po prostu dawali nam odpowiednią sumę czy procent z każdej noski. No a na koniec już teraz, ostatnie lata przed, że tak powiem, zakończeniem tej niechlubnej kariery, to już po prostu klonowaliśmy ten sprzęt. Robiliśmy ten sprzęt, miałem swoich ludzi, którzy to składali. Sprzedawaliśmy ten sprzęt, robiliśmy szkolenia dla kierowców, też dlatego też w Polsce jestem dość dobrze znaną osobą, dlatego że też dlatego mam też pseudonim doktor, bo tak byłem rozpoznawany w tym środowisku. Po prostu potrafiłem znaleźć każdy sposób na każdy samochód i nie było z tym problemu. Czyli byłeś tym gościem. Wiele razy tak, wiele razy tak. Często trafialiście na konkurencyjne ekipy nocą? Tak, na konkurencyjną mówię tak, oj, wiele razy się spotykaliśmy gdzieś, dlatego że wyobraź sobie, że jeżeli w miejscowości, która ma 25-30 tysięcy mieszkańców, jeżdżą trzy ekipy na samochody, takich miast jest kilkadziesiąt wzdłuż granicy. I teraz popatrz, od Dolnego Śląska po Zachodniopomorskie, ile takich ekip jeździ. Jeżeli problemem było, że my musieliśmy szukać samochodów Scaleless Go, żeby go ukraść, musieliśmy jechać ponad 200-300 km, bo wcześniej nic nie było już w Niemczech, wszystko zostało wyczyszczone. Dlatego były takie ogromne nagonki w Niemczech, po prostu były, te auta ginęły setkami w ciągu jednej nocy, jak ekipy działały. I to nie moja grupa, tylko całe Polskie, więc to było po prostu, już było wpisane w korze, się musimy gdzie spotkać. Były CPN, na których się spotykaliśmy, gdzie wiadomo było, że patrzyłeś, wchodziłeś, było 40 osób na CPN, z czego widziałeś, że 20-30 to są złodzieje samochodowi, którzy właśnie wyjeżdżają. A czy zdarzyło się wam ukraść wcześniej zajebaną gablotę? Nie zdarzyło się, że ukradliśmy kradziony samochód, ale zdarzyło mi się, jest słynny pościg na YouTubie nawet, tym czym się znajduje. Od Niemiec do Legnicy, gdzie jadę Audi S4 i okazało się, że taka nagonka była ze śmigłowcami i tak dalej, bo auto okazało się, że właścicielem był komendant szkoły policyjnej Wienia. Dobry strzał. Także to auto było ogromnie szukane, to były dwa pościgi zerwane w Niemczech, przejazd chłopowi przez stodołę, że tak powiem. No i później w Polsce już specgrupa Nysa, już było obławienie. Długi pościg, 40 parę minut, on jest na YouTubie, tam jest 6 radiowozów, nie dawało sobie rady, aż w końcu zablokowali autostradę w Legnicy. Słyszę, że nie próżnowałeś w swojej karierze. Słyszałem, że przed akcją dużo chłopaków wali setę nos, setę nos. Jak to było w twojej załodze? Powiedz tak, zresztą tak było, ale nie ukrywajmy tego. 90% ludzi, którzy jeżdżą, są niezbyt trzeźwi. Powiem tak, wiadomo, niektórzy sobie lubią, nie wiem, ćwiarteczkę wypić na odwagę, czy tam coś innego. Dużo osób, przynajmniej u nas w Dolnym Śląsku, ten świat kradzionych samochodów, świat narkotyków, czyli akurat metamfetaminy w tym momencie popularnego pika, jest związany ze sobą. To są, że tak powiem, bratnie interesy, które zawsze się łączą i 90% jest pod wpływem. Nie oszukujmy się. A ty jakie miałeś podejście do tego? Bo jednak człowiek pod wpływem jest czasem nieobliczalny i w stresowej sytuacji, czy w sytuacji podwyższonego ryzyka, nie wiesz, czego się spodziewać. Tak, nie. Nie zawsze, może dlatego, że na początku robiłem to z chłopakami, których znałem, że tak powiem. Naprawdę zdałem, bo przeżyliśmy nie jeden stres. A później, jak to rozrosło, to tak naprawdę nie obchodziło mnie to, przecież ja nie byłem za to odpowiedzialny. To może zmienimy troszeczkę temat i skupmy się na samych autach. Jakiej klasy kradliście samochody? Wcześniej, jak zaczynałem, to była to średnia klasa zazwyczaj. Volkswageny, Audi i tak dalej, pokroju A4, A6, Passata. A gdy wyszły walizki, no to już tylko wyłącznie klasa wyższa, bo wiadomo, że to był Keyless, dostępny system bezkluczykowego. I po prostu też lepiej jest wziąć auto, jak masz do wyboru w jednej wiosce dwie z BMW piątki, a wziąć, nie wiem, Opla Mokkę, no to wiadomo, że weźmiesz piątki, bo są większe pieniądze z tego, nie? No jasne. Ale zasada działania jest ta sama, czas to jest sam, ryzyko to samo. Słyszałem, że złodziej za kradzione auto dostaje równowartość silnika tego samochodu. Ile tak naprawdę bierze się za ciepłą furę?
Ojejku, to jest tak, że i tyle dostajesz, ile ktoś chce ci za nie zapłacić. To jest tak. Ceny są śmieszne w porównaniu do wartości samochodu, bo powiedzmy, nawet biorąc przykład, bierzesz BMW piątkę nową, która jest warta przybliżenie powiedzmy 60 tysięcy euro, a dostajesz za nią 20 do 30 tysięcy złotych. To jest maks, który możesz uzyskać. Z tego względu, że te samochody już nie są na kiedyś przebijane, numery idą na handel, one mają swoją wartość. Wschodni rynek też już nie istnieje praktycznie dla nas od wielu, wielu lat. Więc te samochody wszystkie trafiają na części i dlatego najważniejsze jest to, co jest, kupujący patrzy, w jakim pakiecie jest samochód, jak jest wyposażony, to co z czego ma pieniądze, nie sam cały pojazd, wiesz? Rozumiem. I tak naprawdę, no, pewnie mógł za 10 tysięcy złotych za takie auto i to było bardzo mało, ale teraz pomyśl, jeżeli możesz te 10 tysięcy mieć co nocy praktycznie lub jeżdżąc 3 razy w tygodniu, masz 30 tysięcy 30 tysięcy złotych co noc, tylko z jednego pojazdu w noc. Spoko, jasne, jak najbardziej, tylko że idą za tym zajebiście grube konsekwencje, o których zresztą sam niedługo opowiesz. Jakie najdroższe auto udało ci się ukraść? Najdroższe? Jeżeli chodzi o sztukę, pojedynczą sztukę, no to były Bentley'e chyba tak na pierwszy rzut oka, jak mogę powiedzieć. A jeżeli chodzi o strzał, taki, że mieliśmy, to salon Porsche, no to 8 sztuk. Salon Porsche zrobiliście? Tak, w jedną noc, 8 sztuk, także. No, zrobiłem oczy teraz. To może warto pochylić się nad tym twoim całym patentem. Z tego, co mówiłeś, kradliście w Niemczech. Robiliście to w większych miastach, wioskach, na parkingach. Jak to u ciebie wyglądało? Już ci mówię. Podstawą jest to, że auto musi stać pod domem. Bo mówił tutaj o wielu ostatnich latach, najpopularniejsze się każe na walizkę, bo o tych starych latach nie ma co wspominać, bo to były nie te pieniądze, nie te ilości i nie ten zasięg, że tak powiem, tego procederu. Więc na walizkę dlatego, że musi mieć dostęp do kluczyka. Jeżeli auto stoi pod domem, kluczyk jest w domu, tak? Jesteś w stanie go zeskanować, wymusić, żeby wypuścił sygnał otwierania i odpalenia. Więc dlatego. Dlaczego nie w dużych miastach? W dużych miastach też, oczywiście, ale najlepsze samochody, najbogatsi ludzie zawsze są na obrzeżach. Nikt nie mieszka w centrum, w bloku, nikt nie będzie szukał z walizką po bloku tego samochodu, z parkingu i tak dalej, więc muszą to domki jednorodzinne. Więc w Niemczech to głównie małe miejscowości wokół dużych miast, tak zwane sypialnie. I dlatego też jest to też komfortowe, bo wiesz, jeżeli zrobisz to dobrze, profesjonalnie, jest to opracowane od początku do końca, z zamykaniem bramy, że tak powiem, nie budzeniem sąsiadów, to wiesz, że masz spokój do rana. Niemiec dopiero rano zobaczy, gdzie jest moje auto, zadzwoni na policję i będzie wołał Hilfe. Więc ty już będziesz w Polsce prawdopodobnie, lub twój kierowca, więc dlatego to tak działało, nie? A auta kradliście na zlecenie, czy szukaliście po prostu po mieście przypadkowych strzałów? Powiem ci tak, na zlecenie to były samochody wcześniej, jeszcze jak brało się na kości, jeszcze wcześniej łamaki zresztą. Na walizkę to rzadko kiedy były to zlecenia, to było, brało się coś leciało. Jeszcze na początku pamiętam, mieliśmy taki, opracowaliśmy taki system, że w każdy poniedziałek i w każdy czwartek jeździliśmy samochodem po prostu we dwóch z kolegą tak prywatnie i patrzyliśmy mniej więcej na nawigację, zaznaczyliśmy, gdzie stoją jakie auta pod domami w nocy, żeby wiedzieć już gdzie jechać. A później już jak zrobiła się konkurencja, zrobiło się tak, że były setki osób latających na to, więc już jeździliśmy na żywca, na spontana po prostu. Co się wzięło, to się wzięło, ile się wzięło, tyle się wzięło. Na pewno nigdy nie wracaliśmy puści, nie? A co mieliście takiego najgrubszego na zlecenie? Nie, na zlecenie mieliśmy co na przykład? Mieliśmy pompę do betonu wartą 2 miliony euro na ciężarówce. Także no takie rzeczy tylko na zlecenie. I wtedy się typuje, szuka się tego w ogłoszeniach, na przykład na Autoscoucie czy Mobile.de. Gdzie jest do sprzedaży, gdzie jest prywatny ambiter, czyli prywatny sprzedawca, ktoś dzwoni, jakaś kobieta, umawia się na spotkanie, wie, że auto będzie tam i tam i wtedy się to robi, nie? Okej, rozumiem. A mógłbyś opowiedzieć o patentach, o swoich patentach na zajebanie auta? Zróbmy to mniej więcej chronologicznie, bo też nie jestem historykiem, że tak powiem. Za moich czasów zamierzchłych zaczynaliśmy od łamaków, czyli to były klucze tak naprawdę, nie wiem jak to nazwać, imbusowe czy imbusowe, wanadowe, nie wanadowe, które się po prostu ostrzyło odpowiednio, żeby złamać zamek. Wbijało się to, złamywało się zamek czy stacyjkę i odpalało się. No ale to stosowało się na samochody najczęściej, gdzie nie było immobilizera, czyli stare Golfy jakieś i tak dalej. To zamierzchłe czasy. Później weszły kości, czyli tak zwane bypassy immobilizera i tak dalej, które często wkładało się za zegary, trzeba było wziąć zegary i tak dalej, lub pod deską rozdzielczą, zależy to od marki, już nie będziemy się tak głęboko zagłębiać. Weszły odpalarki do grupy WAGA, czyli Volkswagen Audi, które po prostu wystarczyło
jak ja to mówię, idiotoodporne systemy. Czyli po prostu bijesz szybę, wsiadasz do auta, włączasz w OBD, przełączasz przycisk lub w BMW czekasz po prostu z pestką w obręczy, która sama ci zakoduje kluczyk, albo auto się bezpośrednio odpala, tak jak grupa waga. Są też takie teraz do Forda i do Fiata, wiem, że są też takie OBD odpalarki w bardzo tanich cenach. Ja takie rozumiem. idiotoodporne. Tak samo działało to na kampery czy busy, właśnie słynne walenie na kości, nie? Był zbyt na busy, więc wszyscy walili busy, które też pod OBD działały. Później weszły pierwsze analogowe walizki, to były zwykłe przekaźniki RFID, 120-534 kHz, bardzo stare do konstrukcji, to już była obsługa dwóch osób, jeden musi znajdować się z urządzeniem A przy klamce, ciągnie za klamkę, auto wywołuje kod, który jest przekazywany na innej częstotliwości do drugiego urządzenia i tamto ten sam sygnał wzmocniony wysyła przez ścianę do domu, żeby kluczyk odpowiedział już na wysokiej częstotliwości bezpośrednio do samochodu, bo taki zasięg tego kluczyka to jest 100 metrów powiedzmy, więc tam już nie trzeba przekazywać tego drugiego sygnału. Później weszły cyfrowe walizki, to ja osobiście wiem, że my pierwszą taką zakupowaliśmy z Rosji, które już miały system FBS 4, później 5, czyli nowe Audi i nowy Mercedes. To są zupełnie inne systemy. No i oczywiście miały też zwykły system Keyless oraz do Smart Key do Toyoty. To są cyfrowe kluczyki, które szukałem pola cały czas, więc też nie będę się w to wgłębiał. Ogólnie takie urządzenie to już jest tak zwany relay device, to jest na multiczęstotliwości, czyli wszystkie działają, przełączasz po prostu cyfrowo. Jest to sterowany z Arkmegi, technicznie mówiąc, no, potrzebny jest dwóch. Game Boy, wiadomo, jest to najprostsze też urządzenie, to tylko wystarczy podejść pod klamkę, pociągnąć za klamkę, on sam wygeneruje kluczyk, wsiadasz, odpalasz, jedziesz, gasisz, robisz coś z tym samochodem. Dlatego też jego cena jest nieporównywalnie wyższa. Rozumiem. Bo możesz to auto gasić przede wszystkim, to jest cud, nie? Wiesz co, wydaje mi się, że czas, gdy kradniesz samochód, jest dosyć istotny. Powiedz mi, który z tych patentów, które wymieniłeś, zajmował najwięcej czasu, który najmniej? Powiem ci tak, jeżeli no, do kości dość długo, tam 2-3 minuty powiedzmy, wyjść do samochodu, wyjedzie ci alarm i tak dalej, czy OBD, no bo musisz się wyłączyć, dezaktywować, to jest dłuższa procedura i bardziej taka niebezpieczna, bo auto daje znak, że coś się dzieje. Walizka, no to wiadomo, jeżeli masz dogodny sygnał, to dobrze znajdziesz sygnał, jesteście zgrani we dwóch, gdzie wy zajmujecie się odpaleniem, włączeniem systemu start-stop i tak dalej, wyjazdem z tego, no to jest chwila, to jest po prostu czasami trwa 10 sekund i jak auto się otworzy i po chwili odpali, czasami trwa to kilka minut, zależy, czy musisz wokół domu chodzić z anteną, czy szukać sygnału i tak dalej. Pamiętaj, że w systemach Keyless Go musisz to auto później, to nie jest tak, że wyjeżdża z podwórka i auto jest twoje. Jeszcze musisz jechać w pierwsze lepsze krzaki, odłączyć mu systemy SOS z bagażnika, odłączyć mu lokalizację, dać zagłuszarkę do samochodu, bo nie wiadomo, czy auto nie ma jakichś osobistych zabezpieczeń. Także to już najdłużej trwa tak naprawdę w tej kradzieży. No a Game Boy to chwila. Zależy tylko, jak szybko urządzenie wygeneruje ci klucz. Czasami to trwa 2 sekundy, a czasami to trwa nawet do 2 minut, wiesz, jak pociągnąć klamkę. To zależy tylko od danego modelu. Czy mieliście jakąś zasadę, która określała, ile czasu możecie poświęcić na jeden samochód? Nie ma, osobiście ci powiem, jak my jeździliśmy ze swoim sprzętem, czasami potrafiliśmy spędzić kilkanaście minut na podwórku właściciela. Bo było ciężko znaleźć sygnał, ale uparliśmy się, nie wiem, było to BMW M3 nowe albo coś w tym stylu, Nissan GT-R. Jest dość ciężko i można poświęcić, naprawdę szukać tego sygnału dość długo, nie? Dobra, wiesz co, przyjmijmy, że udało się wbić do samochodu i go odpalić. Co dalej? To już ci tłumaczę. Wyjeżdżamy z podwórka, jeżeli jest brama, zamykamy bramę. Dlaczego zamykamy bramę? Dlatego, że w Niemczech sąsiada pilnuje. Wiem, bo żyje dużo lat w Niemczech, długo wiele lat w Niemczech. Dlatego nawet zamykaliśmy bramę, grzecznie odjeżdżaliśmy. Potem musi znaleźć dogodne miejsce gdzieś poza tą miejscowością. Odjeżdżasz, pierwszy lasek, krzaki. Musisz dobrać się do bagażnika bądź kanału środkowego, zależy jaki to model samochodu. Musisz odłączyć tak zwany system SOS, pozwalający na zdalne zgaszenie samochodu. Musisz odłączyć GPS, sprawdzić wyszukiwaczem, czy nie ma gdzieś lokalizacji osobistej założonej, bądź zastosować zagłuszarkę systemów. To wszystko zależy jest teraz od modelu tak naprawdę. Każdy, kto jeździ ze sprzętem i, że tak powiem, zajmuje się opracowaniem tego wszystkiego, zaplanowaniem, ma już wiedzę, czego musisz szukać w takim modelu, żeby kierowca mógł bezpiecznie dojechać do Polski. Jeżeli to wszystko wydłubiesz, zagłuszysz, sadzasz kierowcę, no i wiadomo, no, nie wolno mu zgasić samochodu, więc zawsze dostaje przed prawie jakieś tam kilkadziesiąt euro na ewentualne paliwo, bo nigdy nie wiesz, ile tego paliwa w baku jest, a to zawsze jest 200-300 km do przejechania.
więc jest poinstruowany, że nie wolno mu gasić samochodu, że na cepenie tankuje się przy odpalonym silniku, musi, jak zamykać drzwi, musi zostawić uchyloną szybę zawsze, żeby sobie otworzyć, a tutaj się zamknęło samo. Nikt tego nie wiesz. Takie podstawowe rzeczy musisz przeszkolić kierowców, którzy jeżdżą tym samochodem. Nie? I co dalej? Rozumiem, że trzeba wrócić jakoś do kraju. Skoczek, o którym wspomniałeś wcześniej, jedzie sam, czy ma może jakąś czujkę przed sobą? Jak to wygląda? To tylko na filmach takie rzeczy, jakieś prowadzenie. I przez 12 lat działania miałem tylko jedną taką akcję, że jechaliśmy razem, to było to Porsche, ten salon Porsche, to było 8 samochodów, z czego tylko przedni samochód miał z przodu tablicę i ostatni z tyłu, bo te auto byłyby z tablic, więc w środku 6 aut jechało bez tablic. To była jedyna akcja, gdzie to było to zorganizowane, gdzie były pilotowane i tak dalej. Więc tak osobno nie. Każdy swoją drogą, nikt nie wnika, żeby zgubić. Nie jeździmy w grupach. Wiadomo, że lepiej jak jest ryzyko dla jednego samochodu, jak będzie przypał, niż dla kilku na raz. Dobra, przebijasz granicę, no musisz gdzieś zmierzać. Coś z tym autem trzeba zrobić. Tak, myślę, takie miejsce ustalone w lasach. Wiadomo, że przy zachodniej granicy zawsze u nas występują wszędzie pierwsze lasy. Było takich kilka miejsc, jeżeli działaliśmy na Dolnym Śląsku, no to spotykaliśmy się tu i tu, chłopaki wiedzieli, że mają dojechać. I po prostu albo krążyli, albo czekali, ukrywali się w lesie i czekali na czas. My przyjeżdżaliśmy wtedy do tych kierowców, którzy już tam czekali na nas. Odbieraliśmy ich po prostu i po kolei rozwoziliśmy, pilotowaliśmy już wtedy, kupowaliśmy polskie numery na te auta, szukaliśmy na Otomoto czy tam na Olicie takiego samego samochodu do sprzedaży, mniej więcej, żeby zgadzał się ten kolor i rocz i samochód, marka i patrzyliśmy numery rejestracyjne, więc w Gorzelcu kupowaliśmy w budce numery pod, takie, jakie nam pasowały, zakładaliśmy na to, w razie czego jakby policja jechała i sprawdzała, no to rzeczywiście jedzie takie auto, jest zarejestrowane w Polsce i tak dalej, unikamy ryzyka, nie? Niewielka inwestycja, a to było na tyle dobrze przemyślane, że wiele lat to działało. A czasami auto trzeba było od granicy prowadzić i 300 kilometrów do sprzedaży. Nie? Czyli gdzie? Ile takich miejsc sprzedaży było? Jedno, kilka, kilkanaście? Takich miejsc jest kilkadziesiąt. Pierw dzwonisz po swoich najbliższych znajomych, którzy tym się zajmują, mam to i to. Co oferujesz, ile oferujesz, dawaj, zobaczę i tak dalej. Nie? Rzadko się zdarzało, że jak już jechaliśmy, to już wiedzieliśmy, gdzie coś jedzie. Były takie akcje, że na przykład całą noc prowadziliśmy do Opola, nie powiem do kogo jest to. Tu była osoba, która kupowała samochody zawsze, o każdej porze i określonej marki. Rozumiem. Mógłbyś przyjechać o 4 rano, on wychodził w szlafroku, wypłacał. Rozumiem. A mieliście swoją dziuplę, tak jak na filmach? Wiesz co, podzielmy to. Są dziuple, gdzie są przechowywane samochody, gdzie czasami można zobaczyć na YouTube czy w telewizji, jak wpada policja i znajduje, nie wiem, 40 pojazdów, w tym trzeba jakieś Mercedesy, SLR, Bentley i tak dalej, gdzie te auta są przetrzymywane, bo stanowią dużą wartość, więc po prostu są robione kute, są te auta jeszcze na specjalne zamówienie, czyli dla kogoś, całe idą. A większość to są małe warsztaty, gdzie po prostu rozbiera się na bieżąco te auta. Wjeżdżają rano już, siatko nie ginie, a uwierz mi, że spotkałem się jeszcze tak jak mobilny serwis, gdzie dosłownie w lesie las świecił się, kroiło auto, przyjeżdżał mobilny serwis busem i tylko blacha zostawała. Ile ogólnie zajmowało czasu rozebranie całego auta do blachy? Profesjonalna ekipa, jak jest złożona z 4 chłopaków, potrafi rozebrać to auto do snu w 3 godziny. 3 godziny? I to mogę powiedzieć z doświadczenia. No to dobry wynik. Powiedz mi, co najdziwniejszego znalazłeś w kradzionym aucie? O Jezu, mnóstwo rzeczy. Opowiadaj. Mnóstwo rzeczy. No zawsze znajdują się, wiadomo, wiesz, jakieś okulary markowe, które są warte czasami więcej niż w Polsce samochód. Naprawdę. Telefony komórkowe, to się wyrzuca, wiadomo, to ograniczamy ryzyko. Nieważne, ten telefon jest warty dużo pieniędzy, idzie w kibel, że tak powiem. Narkotyki znajdowaliśmy. Raz znalazłem, to był najnowszy chyba Volkswagen Touareg, jeżeli się nie mylę. Okazało się, że to był samochód od prostytutek. W bagażniku było 140 tysięcy euro i chyba ponad 200 gram kokainy. Nie? Wspomniałem wcześniej o przebijaniu numerów. Czy nadal funkcjonuje takie pojęcie jak Szczepan? Chodzi mi tutaj o kradzione auto, pod które kupuje się karoserię identycznego samochodu, doszczętnie zniszczonego tylko po to, żeby zdobyć papiery. Tak. No, to troszeczkę inaczej wygląda. To najczęściej jest tak, że jak masz auto, tak jak zdarzyło mi się 2 razy w życiu przeprowadzić Ferrari, na przykład raz Lamborghini zdarzyło się przeprowadzić, ja już wiedziałem, że to auto nie będzie pocięte, bo albo ktoś już ma takie auto, kupuje i nie, ono sobie stoi spalone najczęściej, to jest goła rama. Albo nawet dowód tylko jest z kawałkami ramy, nic więcej się kupuje.
I to się jeszcze zdarza. Przy takich samochodach naprawdę już, no warto, że warto zaryzykować, ale te auto trafią do ludzi, których nie spodziewałbyś się, albo nawet w większości oni nie wiedzą nawet, że te auta są kradzione. Bo był przykład, nie powiem skąd, komendanta policji, który jeździł Jaguarem skradzionym przez ekipę na jego terenie, nie? Okej, a odchodząc troszeczkę od tematu, czy miałeś sytuację, gdzie kradłeś super samochód, wsiadłeś do środka i nie wiedziałeś, jak go odpalić? Tak, tak. Co to było? Ja, no Pagani. No? I co wtedy? To było Pagani Zonda, już nie wiem, jak to było, F3. Nie, aż tak się nie orientuję, bo te samochody są po prostu sporadycznie, może je w telewizji zobaczyć. Mhm. Akurat udało się, że auto się otworzyło, ale nie chciało się odpalić, wiesz? Aha, i co? Więc posiedziałem chwilę, pokombinowaliśmy, poszliśmy, no co zrobisz? Nic nie zrobisz, nie obejdziesz tego. Rozumiem. Wiesz. Powiedz mi... Czasami się tak zdarza. Mhm. Chciałbym podsumować twoją całą karierę liczbami. Ile mniej więcej aut robiłeś w miesiącu? Kradłeś? Jak ja jeździłem ze swoją, że tak powiem, ekipą, to na początku były 3 na noc, później było do 8 sztuk nawet na noc, 2 razy w tygodniu. Także masz 16 powiedzmy w tygodniu, razy 4. Czyli no trochę ponad 60 aut. Jest trochę. A ile zarabiałeś na tym w miesiącu? O Boże, powiem Ci tak. Starczało mi na to, żeby po 8 miesiącach działalności kupić sobie całe piętro w kamienicy w Legnicy. Okej, okay. A czy nie pomyślałeś kiedyś, że mogłeś w nocy zajebać samochód osobie, która miała na przykład na następny dzień bardzo ważną sprawę do załatwienia? Można powiedzieć, na śmierć i życie. Jak to sobie racjonalizowałeś? Powiem Ci tak, jak zacząłem jeździć, byłem zaszczepiony tym, że ja nie pochodzę z Dolnego Śląska, ale tam spędziłem większość dorosłego czasu. Pochodzę z Mazowieckiego. A na Dolnym Śląsku jest takie przekonanie, że jak kradniemy Niemców, to nie kradniemy, wiesz, odzyskujemy swoje. To jest tak już to jest po prostu w naszych... Mi się też to zaszczepiło w geny. Po prostu takie... Zabieramy to, co oni nam za wojny. Rozumiem. A druga sprawa, teraz mieszkając wiele lat w Niemczech, wiem, jak to wygląda. Tu nie ma zbyt wielkiego stresu, naprawdę, uwierz mi. Wychodzi rano, ktoś dzwoni. Na początku były problemy, bo nie wypłacano odszkodowań przez te walizki, bo biegli stwierdzali, że auto było odpalone oryginalnym kluczykiem, no bo tak to wychodzi. Dopiero później, gdy już poznano ten system, Niemcy poznali ten system, policja, jak działa, było to już jako kradzież, że normalnie nie było problemu. Co prawda, teraz to wygląda tak, że jak ukradną ci samochód, dzwonisz, że auto jest, większość aut jest w leasingu personalnym bądź na raty, dzwonisz i albo wybierasz to nowe auto, albo jest postawione tego samego dnia od razu auto zastępcze do czasu, aż wybierzesz nowe auto. I ubezpieczenie pokryje wszelkie formalności. Jak to wygląda? Co nie mówiąc, że zło jest złem, nie oszukujmy się. To nie jest tak, że masz wyrzuty sumienia, ja miałem przynajmniej, nie wiem jak inni, wiesz, masz wyrzuty sumienia, które robią duży śmietnik w twojej głowie. Czyli jak, miałeś wyrzuty sumienia za każdym razem, jak kradłeś samochód, ale nazajutrz one się kasowało, tak? Nie, nie. To takie rzeczy dochodzą, jak już, wiesz co, idziesz siedzieć, tracisz 90% tego wszystkiego, co masz. Poznajesz prawdziwych ludzi, ich wartość i zaczynasz myśleć, że ja pierdzielę, no skrzywdziłem, bo tak, są takie myśli, dochodzą. Skrzywdziłem tyle osób i gówno z tego mam. To było nic nie warte. Całe moje życie, to wszystko, co się działo, to była fikcja. Żyłem w jakimś Matrixie, nagle to wszystko ulotniło się i obudziłem się z ręką w nocniku, nie? Zapytałem się ciebie o to z jednego powodu. Kilka lat temu była w internecie akcja. Ktoś zajebał samochód, w którym znajdował się specjalistyczny wózek dla mocno chorego dziecka. Wiem, oddali to, oddał to złodziej. Właśnie nie słyszałem o tym, żeby oddał. To, ja ci mówię, że oddał to złodziej. Tak? Jesteś pewien? Tak. Jestem pewien w 100%. Pamiętaj o jednym, że nie wszyscy ludzie, którzy robią coś pozornie czy tam uznawane w prawie za złe, są złymi ludźmi. Nie można tak traktować ludzi, wiesz? Bo śmieszne to jest, ale znam wiele osób z tego półświatka i mogę powiedzieć to ręcząc swoim całoletnim doświadczeniem, będąc ojcem trójki dzieci teraz, zrobili dużo więcej dobrego niż nie jeden człowiek z boku, którego przechodzisz na ulicy, który daje na fundację, nie wiem, Polsat, czy tam na Wielką Orkiestrę i mówi, że jest dobrym człowiekiem. Wiem, o co ci chodzi, mam tego świadomość. Będąc w więzieniu poznałem kilka wartościowych osób. Będąc na wolności poznałem dużo zjebów, więc
No jest trochę prawdy w tym, co mówisz. Powiedz mi, czy jest jakiś sposób, żeby zabezpieczyć furę przed złodziejem? To niedawno był, na pewno była to igła w kan wpinana tak zwana, czyli to jest taki immobilizer dodatkowy, ale już wiem, że można go obejść. Osobiście wiem, sprawdzałem, jest to 3 minuty do zrobienia teraz. To jest zwykłe złącze OBD w samochodzie. Zawsze są sposoby. Najprostszym sposobem, najprostsze metody. Zamontuj sobie dodatkowy przełącznik od pompy paliwa. Cokolwiek, to kosztuje 10 zł, dwa przewody i pstryczek. Chowaj go, wiesz tylko ty o tym i już nikt tego auta nie da się. Bo nie mówię o jakimś tam programowym wyłączaniu Keylessa czy coś, bo to co śmieci, wiesz, to tam po serwisach jeżdżenie i tak dalej. Zrób takie coś, nikt ci nie ruszy, nikt. Rozumiem. To powiedz mi teraz drugą stronę. Najgłupsze zabezpieczenie auta, na jakie trafiłeś? Najgłupsze to złącze OBD przedłużone tak zwane, czyli istniało złącze OBD, było odpięte z tyłu, żeby niby nie odpalać. Wiesz, że jak wkładać odpalarkę, to ono nie działało. Tylko właśnie był tak głupi, że już nie schował, albo nie przełożył do drugiego miejsca tego OBD, tylko ono tak wisiało sobie pod deską. Wystarczyło głowę od spodu podłożyć i sobie wisiało. Taki mądry był, nie? Spoko. Pamiętasz swoją pierwszą wtopę przy kradzieży auta? Pamiętam. Dajesz. Pamiętam, jak gdzieś to był Volkswagen, tak, chyba Passat nawet, no. Wyobraź sobie, że chodzę z kluczykiem, chodzę z anteną, szukam kluczyka. Za chwilę woła mnie do całego z mój kolega. Przychodzę, a tam dwóch gości trzyma go za fraki, co przy klamce klęczą, wiesz. O kurde. I uwierz mi, że rozeszło się na tym, że jeszcze piwo z niej wypiliśmy. To był pierwszy mój ten, że czułem naprawdę sens, że będzie grubo, nie? Aha. Bo ja mam takie coś, że ja nie zostawię kumpla. Ja musiałem podejść tam, dostajemy w ryja oboje, czy będzie problem, jak robiliśmy to dwoje, to topniemy we dwoje, wiesz, jak topniemy, nie? Nie, to bardziej, że osoba, która wprowadziła mnie w ten świat, zawsze mi powtarzała takie hasło, że jak tonąć, to z fasonem, nie? Jak na Titaniku. Rozumiem. Mógłbyś mi powiedzieć, jak sobie przez ten cały czas radziliście z policją po stronie polskiej i niemieckiej? Mieliście jakieś patenty? Jak to wyglądało? Jak zaczęliśmy działać, to były czasy, że wiesz, każdy z nas, każda grupa miała skanery policyjne. Jeszcze wcześniej były to analogowe, nieszyfrowane, później szyfrowane. Widzieliśmy na przykład, że nie będę podawał nazwy miejscowości, żeby to bardzo nie skojarzyć, małe miasteczko w Dolnośląskim, gdzie widzieliśmy, w której w nocy, jak jest na posterunku jest tylko jeden patrol, on wyjeżdża, robi teren 30-40 km, więc widzieliśmy, że mamy 2 godziny, gdzie możemy działać, gdzie auto mogą wjeżdżać i tak dalej. Widzieliśmy, kiedy wyjeżdżają, kiedy wrócą, gdzie są. Mieliśmy osoby, które nas informowały, więc no było to tak dobrze zorganizowane. Wiesz, i powiem ci tak, no teraz, w tych czasach, polska policja jest bardzo dobrze wyszkolona, mają doskonały sprzęt, nawet Niemcy im teraz odstają. Wiesz, gdyby mieli takie uprawnienia jak Niemcy, to byłoby cholernie ciężko. Bo nie wiem, czy wiesz, no w Niemczech jako złodziej samochodowy jesteś traktowany jak pędząca kula. Czyli mogą cię staranować, mogą do ciebie strzelać, wszystko mogą z tobą zrobić. W Polsce jeszcze tak tego nie ma, teraz też się zaczęło już staranowania samochodami i tak dalej. Ale taka specgrupa Moski czy specgrupa Nysa, to są goście tak naprawdę, mają w głowach to co my, albo jeszcze więcej nawalone, tylko robią to z legalnie sprawy. Mają tą samą adrenalinę, mniejsze pieniądze, ale zabawę identyczną, nie? I jeszcze działam legalnie, pamiętam. I trzeba do nich traktować, też podchodzić, wiadomo, pies to pies, ale trzeba podchodzić z respektem pod tym względem, że to nie są już głupi, wiesz, szeregowi chodzący, nie wiem, patrolujący, kurde, podwórka czy tam jakieś myliny, tylko są goście, którzy są latami szkoleni do tego, żeby myśleć jak my, działać jak my i podejmować decyzje szybciej niż my. A tak naprawdę mówię, no policja jest doskonale teraz wyszkolona i to nie to, że ja tam jakoś tam gloryfikuję policję, ale trzeba powiedzieć, że to, co zrobili w ciągu tych kilku lat ostatnich, te postępy, naprawdę jest ciężko, jest coraz ciężej. Tak mogę powiedzieć. Co było początkiem końca twojej kariery złodzieja samochodów? To nie ma tak, że wiesz, że coś się nagle kończy. Nie, to cały ten teatr tego kończenia jest bardzo długi, tylko ty nie jesteś świadomy, że grasz w tym teatrze w ogóle. Miałem 16 tak zwane 60-tki, którzy podjęli współpracę. Z czego z 10 uważałem za naprawdę bardzo grubych chłopaków, więc o tym też się dowiedziałem dopiero naprawdę przy pierwszej sprawie, że tyle osób, bo tego nie wiesz tak bardzo do końca, nie? Ty byłeś kierownicą grupy? Startowałeś jako kierownica? Byłem jedną z kierownic, dlatego że to było podzielone na oddziały, bo tam było ogólnie oskarżonych 268 osób.
No to grube pierdolnięcie. No, ja dostałem, akurat ja dostałem drugi największy wyrok, także. Bo tylko dwóch z nas nie przyznało się do winy, odmówiło składania wyjaśnień całkowicie. Czyli jaki łącznie wyrok dostałeś? 12 lat, 8 miesięcy. I gdzie odsiadywałeś wyrok? O Jezu. Cieszyn, Strzelce Opolskie, Katowice, Radom, Wrocław, Wołów, Świdnica, Białołęka, Łowicz. Dalej mam wymyślać. A czemu tak ciebie rzucali po Bo zakładach? pamiętasz, jak jesteś w grupie samochodowej, to ktoś gdzieś bęknie twój pseudonim. Jedziesz na I sprawę? ty jedziesz tam na zeznania. Tak, jesteś albo świadkiem, albo przesłuchania, albo coś tak nie wozili sobie, rozumiesz, jak paczuszkę. Także wiesz, w ogóle to była druga sprawa w Polsce, gdzie nasza sankcja trwała 2 lata, 8 miesięcy. Faktycznie przejebane, ale jak to mówił stary Murański, konsekwencje. Zadam ci pytanie, które często dostaję na TikToku pod moimi filmikami w komentarzach. Czy grypsowałeś? Tak, grypsowałem. Twoim zdaniem, na czym to polega? Pytam się każdego związanego z tym tematem z jednego powodu. Ogólnie jest taki kult bandyty, zauważyłem, co mnie strasznie wkurwia. I pomyślałem, że... Gloryfikowanie. Pomyślałem, że najwięcej o tym może powiedzieć właśnie bandyta. Powiem ci z mojej strony tyle, ile mogę i co powinienem. Jasne. Jeżeli chodzi o gloryfikowanie tych pseudo-gangsterów, kult hip-hopu, teraz takiego, co drugi raper uważa się za gangstera i tak dalej, gdzie znam kilku z nich i mógłbym wymienić na palce takie najlepsze, którzy naprawdę są coś warci i po nich najmniej byś się tego spodziewał, że tacy są, że są naprawdę wartościowymi, że tak powiem, gangsterami lub zbójami, bo dla bardziej i myślę, że oni też to dostają, że powiem zbójami, bo są zbóje. W więzieniu, wiesz co, teraz wyszedł taki kult gitowania, nie wiem jak to jeszcze nazwać. Małolaci jakby mogli, to żeby z zamiennikami rozmawiali na wolności i są z tego dumni, że o, ja zrobiłem to, a ten tyle siedzi. To jest wszystko gówno. Wszystko jest gówno, warto, uwierzcie mi. Nie ma. Ja grypsowałem, dlatego grypsuję, bo grypsuję się całe życie. Jestem człowiekiem, będę człowiekiem na wolności, urodziłem się człowiekiem, będę człowiekiem w więzieniu i będę człowiekiem znowu, jak wyjdę. Są pewne zasady, których się nie łamie. Bo po to są zasady. Gdybyśmy łamali te zasady, nie bylibyśmy ludźmi, nie żylibyśmy wspólnie w jednym społeczeństwie. To tyle. Coś mogę więcej powiedzieć. A jak oceniasz zasady, czy podejście do zasad bandytów w polskich więzieniach? Nie mogę powiedzieć ani dobrze, ani źle, szczerze mówiąc. Mogę powiedzieć to, co czuję, co myślę i jeżeli ktoś będzie miał do tego pretensje, to jest tylko wyłącznie ich problem. Zasady są potrzebne w więzieniu. Gdyby nie było tych zasad, już nie mówię tu o grypsowaniu teraz, to by była katastrofa. Zobaczcie, co, jaki jest przekrój, jak ktoś siedział na przykład w latach 2001-2005, a jak siedział teraz, jaki jest przekrój w ogóle ludzi w więzieniu. Kiedyś, jak ja to mówię, grypsujący to był grypsujący, inteligentny i twardy, a teraz zostało grypsujący i twardy. Gdzie się zgubiła inteligencja? Czy kiedyś małolat po dopalaczach mógłby grypsować, mógłby narzucać komukolwiek jakąś wolę? No nie. Ludzie, którzy w tamtych latach, jeszcze na koniec starszych, bo znam ludzi, ja byłem najmłodszy w moim otoczeniu. I to imponowało. Nie to, że o, ja jestem twardy, jestem taki. Nie, nie, nie. To, że były zasady, których nie wolno było łamać. Bo zasad się nie łamie. Możesz pewne rzeczy, wiadomo, że są pewne wartości, jak rodzina twoja najbliższa, czy przyjaciele, dla których jesteś w stanie się poświęcić, ale są pewne sztywne rzeczy, których nie można naginać. A teraz zauważyłem, że to wszystko już zatraciła się ta granica. Jeżeli najbliższy przyjaciel, który całe życie grypsował, ty grypsowałeś, przejdzieliście wiele lat w więzieniu razem pod jedną celą, przyjeżdża do ciebie, przyjmujesz go jak brata, a on postanawia cię okraść lub... ma jeszcze inne jakieś dziwne rzeczy w drugim rzędzie. Przy tobie mógłby zrobić dużo więcej pieniędzy, bo wie, że potrafi się zrobić dużo więcej pieniędzy, łasi się na łasy kąsek tylko dlatego, że tu będzie łatwiej, bo wie, że nie będziesz podejrzewał go, to, że zrobi coś krzywego i robi to. No to o czym to świadczy? I kilka lat temu pierwsza twoja myśl by było, no to trzeba sprowadzić pana do parteru, pokazać mu, gdzie jego miejsce, worek i tak dalej. No teraz... To jak już o tym nie myśli, masz rodzinę, masz to. To są konsekwencje twojego życia kiedyś. Żyłeś tym, więc to nadal będzie gdzieś tam za plecami ten cień szedł.
i musi się z tym pogodzić po prostu. Mówisz zasady. Z tego co zauważyłem, bardzo dużo przywilejów w więzieniu popierdalali sobie więźniowie przez swoje właśnie Tylko i wyłącznie, nie bardzo dużo, wszystkie. Tak. Wszystkie więźniowie. Zobacz, nie wiem czy pamiętasz, paczki były, w paczkach mogły być wszystko, Tak. czego dusza zapragnęła. Ja pamiętam te czasy. W paczkach papierosy mogły być z wolności, wszystko mogło być co miesiąc paczkę, a kiedy, wiesz, wszystko jest dla ludzi, czy to alkohol, czy narkotyki, ja zawsze powtarzam, jak masz rozum, wiesz co robisz, w jakich ilościach i tak dalej, ale problemy zrodziły się, ja mogę powiedzieć wprost, moim zdaniem, z handlu narkotykami w więzieniu, nie z samych narkotyków. Zaczęło się odbieranie długów, zaczęły się problemy, konflikty i tak dalej, to trzeba by musieli to prędzej czy później temperować. To o to chodzi. I więc i to nie chodzi tylko o to, że przywileje jakieś. Wszystko. W więzieniu można było naprawdę samo, mogłeś mieć wszystko. Ja nawet mogę, jeżeli będziesz chciał, przesłać ci na twój kanał nagrania spod mojej celi. My mieliśmy wtedy 3 telefony komórkowe w tych czasach. Jestem w stanie to uwierzyć, bo przedwczoraj znalazłem na TikToku kanał babki, która udostępnia zdjęcia swojego chłopa z zakładu karnego. Uwaga, uwaga. Z oznaczoną lokalizacją. Czaisz kurwa ten poziom? Ja pierdzielę. I zdjęcia chłopa, który pozuje z pięknym uśmiechem na twarzy przy kolejce, czyli łóżku więziennym, w celi. Więc ja się kurwa nie dziwię, że łapią teraz tylu przestępców, skoro... Nie, dobra, nie będę z tego się śmiał. Wracając do tego, co powiedziałeś wcześniej. Wspomniałeś o małolatach na dopalaczach. Z tego co wiem, grypsować kiedyś nie mogli ludzie, którzy mają problem z narkotykami. To jak to się ma do ciebie? Bo z tego co wspomniałeś, miałeś problem z metamfetaminą. Tak. To jak to ma się do tych zasad? Jeżeli potrafisz zachować twarz człowieka, wszystko jest dla ludzi, ja powtarzam. Czy jeżeli dzisiaj wprowadzimy, że alkohol jest nielegalny, zrobimy prohibicję, tak? I całe życie piłeś alkohol. I teraz nagle nie możesz grypsować, bo pijesz alkohol. Wszystko powstało w czasach, kiedy nie było takich rzeczy. Więc to też nie jest tak. Ja nie wiem, wiesz, nie wiem, jak ci odpowiedzieć na to pytanie tak naprawdę. Bo mógłbym powiedzieć, że niech się wszyscy wypowiedzą teraz, tak? Niech się wszyscy wypowiedzą na ten temat. Bo żyjemy w takich czasach, są takie używki. Tylko, że ja nie chodzę, jak sobie wezmę kreskę, bo teraz akurat już nie śpam, długo, bardzo długo czasu, wiele lat, ale kiedy brałem kreskę, nie chodziłem zmechacony jak świnia, nie leżałem po rowach, nie straciłem swojej godności. Po prostu te zasady ewoluowały, tak? Razem z biegiem czasu. Wszystko ewoluuje, zobacz co się dzieje. No, tylko, że nie oszukujmy się, teraz podać jeden przykład takich tych, że oćpanie, ale może warto by było powiedzieć bardziej o tych zasadach w cudzysłowie, które ewoluowały w stronę negatywną. Bo jeżeli ktoś grypsował i tutaj mogę to śmiało powiedzieć, nikt się nie obrazi, myślę, i nie będzie żadnych konsekwencji, że nie każdy mógł grypsować. Musiałeś na to zapracować, zasłużyć sobą. A teraz wjeżdżają małolaci, którzy mają sieczkę w mózgu i grypsują. No tak, słyszałem. Więc pewnie, że zdarza się wiele razy, że jadą gdzieś transporty na inne kryminały i tam są szybciutko wyjaśniani i sprowadzani do parteru. A zdarza się, że nie. I nie wnikajmy też to, bo ja nie jestem w więzieniu, żeby o tym rozmawiać. Ale może na tym bardziej byłoby się skupić, że kto teraz może grypsować, można by powiedzieć, i co ma udowodnić, żeby móc grypsować? Co ma samym sobą przedstawiać? To jest większy problem, wiesz? Rozumiem. To jakbyś określił człowieka, który nie grypsuje. Wjechał do więzienia i nie chce grypsować. Z jakichś tam powodów. Powiem ci jedno zdanie teraz i zakończmy ten temat na tym, dobra, że dobra. Bym cię prosił o to. Ja pamiętam takie czasy, kiedy mi tłumaczono, że człowiek staje się człowiekiem, gdy się rodzi. Wjeżdżasz do więzienia, jesteś człowiekiem. Frajer jest frajerem dlatego, że odrzucił pomocną dłoń ludzi grypsujących. Okay. Tylko dlatego. Rozumiem. Nie mylmy frajerów z konfidentami, z pedofilami, gwałcicielami. Kiedyś było coś takiego jak błękitne ptaki, nie wiem czy wiesz. Nie kojarzę. No właśnie. Pamiętaj, że jest osoba niegrypsująca, jest frajer. Wiele osób już o tym zapomniało. Wielu ludzi nawet o tym zapomniało. Dla nich jest już tylko frajerzy są. Właśnie dlatego zadałem to pytanie.
No właśnie. I myślę, że każdy, kto ma rozum, będzie wiedział, o co chodzi, a ci, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to znaczy, że nie potrzebują tej wiedzy. Dokładnie. Okej, jeszcze jedno pytanie dotyczące kultury więziennej. Taki polski Free Fighter, Denis Załęcki, powiedział, że on akurat głośno mówi o tym, że grypsował, siedział rok w więzieniu i grypsował, że jak jesteś strażakiem i trafisz do więzienia, to będziesz frajerem i nikt ci graby nie poda, bo byłeś w służbach. To prawda? Farmazon. Farmazon. I mówię to jako człowiek grypsujący, mówię to oficjalnie i proszę, jak ktoś ma jakieś komentarze, zarzuty, ja się ujawnię, jak będzie trzeba w takim razie. Spoko, dzięki za wyrażenie opinii. Okej, zostawmy temat więzienia. Powiedz mi, czym zająłeś się po wyjściu na wolność? Zajęłem się bardziej elektroniką samochodową, informatyką. Teraz akurat poszedłem sam do pracy w firmie IT jako programista, także no już Radzisz powiem sobie. tak, zapominam o tym świecie i wcale za nim tęsknię. Wcale. Podsumowując, warto było? Nie. A Dlaczego? dlaczego miało być warto? Ale czy chodzi ci warto, czy warto było to robić? Tak, Bo takie było pytanie, może? czy warto, Nie warto warto. było być bandytą? Jedyne co zyskasz, to zyskasz ogromne pieniądze, jeżeli jesteś naprawdę obrotny i coś sobą reprezentujesz. A w zamian co tracisz? Tracisz wszystko, tracisz kontakt z prawdziwym światem. Żyjesz praktycznie jak w Matrixie, tak mogę powiedzieć. Ja, gdy mnie zamknęli, ja sobie uświadomiłem, w jakiej fikcji ja w ogóle funkcjonowałem. Gdzie znaczenie dla ciebie mają osoby, dla których ty jesteś bezwartościowy, tak naprawdę. Masz wartość tylko wtedy, kiedy oni mają z ciebie pieniądze. Czyli albo jesteś człowiekiem, albo maszynką do robienia pieniędzy. Przyjaźnie? Mam garstkę przyjaciół z tamtych lat. Garstkę. Tylko mogę powiedzieć naprawdę prawdziwych przyjaciół. Gdzie wiem, że jakbym, nie wiem, stał teraz na ulicy bez grosza, zadzwonię i chociaż ta osoba też nie ma wiele, bo ona już też zrezygnowała z bycia w tym świecie, to nie wiem, wyślę mi pieniądze, żebym poszedł miał na nocleg, żebym się zastanowił, co dalej zrobić. Taki przykład. Więc mam garstkę może czterech. Z tego co wiem, to nie liczy się ilość, a jakość. Dokładnie. A mówię, pamiętaj, że nie ma pieniędzy, które zarobisz, których nie jesteś w stanie wydać. Wiem. Bo im więcej zarabiasz, tym więcej wydajesz. I potem okazuje się, że wychodzisz na zero albo z długami z tego wszystkiego. Bo Dokładnie. potem masz koszty procesowe, sądowe, twoja rodzina musi jakoś żyć, kiedy ty siedzisz. I co dalej? Powiedz mi, żałujesz w ogóle tego wszystkiego? Czego najbardziej żałujesz? Wyobraź sobie 10 lat wstecz siebie. I gdybyś teraz ci wyciąć 10 lat i wstawić dowolne z innego życia, byłby zupełnie inny człowiek, nie? Przez te 10 lat. Kto wie, jak ja bym był człowiekiem, gdybym wtedy nie poszedł siedzieć, gdybym tego nie robił? Jak wyglądałbym, czy miałem rodzinę, czy bym był tu, może bym był, nie wiem, w Mozambiku. Nie wiem tego. To jest 10 lat zabranych tobie z życia. Ty zabierałeś ludziom pieniądze, oni tobie zabrali 10 lat. Opowiesz kiedyś swoim dzieciom, czym się zajmowałeś? Mój syn jest za mały, córka starsza wie. Znaczy, wiesz co, to też moja żona tak bardzo chciała to patrzeć, bo ja na przykład poznałem takich znajomych, z kimś rozmawiam, coś tam. Pyta się o co, ja mówię, no ja 12 lat kradłem samochody. Mówię to bardzo oficjalnie, bardzo moja żona o to ma pretensje, ale no taki już jestem. Ja się tego nie wypieram, nie, tak samo nie wiedziałem, jeszcze nie wypieram, nie zataję tego, bo ten czas, który robię, co robiłem, to wykreowało mnie, tak jakim jestem teraz. Rozumiem, ale jak tak ciebie słucham, to mam wrażenie, że nie wstydzi się swojej przeszłości, jakby nie czuje pokory w tym, co mówisz. To nie chodzi o pokorę. A o Wiesz co, co? ja zawsze powtarzam to, że pokorę, jakiś żal, smutek, ja już zjadłem i wysrałem, mówiąc brzydko. To jest już za mną, wiesz? Teraz to jest tylko suchy fakt dla mnie. 12 lat kradłem samochody, tyle przysiedziałem w więzieniu, mam tyle dzieci. Od kiedy wyszedłem, tworzę swoją historię tak naprawdę, bo przez te lata, które najpierw spędzałem w grupach, kradłem samochody, zajmowałem się, nie wiem, przestępczością w ogóle, potem w więzieniu, rozpieprzyłem wiele rzeczy i mówię to tak jak z moją żoną, kiedy wyszedłem z więzienia, wreszcie już tak
Powiedziałem, że ja cię przepraszam za to wszystko, co zrobiłem. Że byłem kawał skurwiela, że zniszczyłem życie sobie oraz tobie. Zniszczyłem jeszcze wielu innym osobom, których nie mogłem przeprosić za to. Ale wreszcie miałem odwagę, bo potrafiłem przeprosić też samego siebie za to, wiesz? Że sobie spierdoliłem to życie. Teraz I rozumiem. dlatego teraz już mówię tak bezemocjonalnie, wiem, że może tak być. Ja każdego, kto nawet planuje, ma w myślach coś takiego zacząć, mówię, odpierdol się od tego, nie rusz tego. Bo będziesz miał po latach to, co ja. Tylko, że dojście do takiego stanu świadomości, jak ja mam teraz, to zajęło tyle lat w więzieniu i tyle bólu, że tego nie da się opisać. Bo mam nadzieję, że niektórzy zrozumieją, co mam powiedzieć. Jeżeli ktoś zrozumie, co to znaczy, jak boli go myślenie. Bo mnie bolało myślenie już, wiesz? W jakim sensie? Gdy myślałem o swoich najbliższych, o tym wszystkim, co mam teraz zrobić, wiesz, bo na przykład jak zostaje twoja żona sama nagle, masz jakieś tam środki finansowe, ale ona nie ma do nich dostępu tak naprawdę, bo one są gdzieś tam, coś tam, ktoś tam i ona musi sobie poradzić. Jest sama w ciąży w 9. miesiącu, a ciebie zamykają, więc ta obojętność jest też takim instynktem samoobronnym, wiesz, trochę, można powiedzieć, że łatwiej jest mi o tym mówić tak wprost, niż ukrywać to, bo no kurde, ile lat mam grać, ile lat mam mówić teraz, że co tyle lat, co robiłem, to mam to znowu teraz grać, że tak nie było? Bo tak było. I ja tego żałuję. Obyś ty nie musiał tego też żałować. Powiedz mi jeszcze na sam Tak to koniec. wygląda. Mam ostatnie pytanie na sam koniec. Czy podjąłbyś te same decyzje, gdybyś mógł przeżyć swoje życie jeszcze raz? Nie. To jest jedyna odpowiedź. Prosto. Cieszę się, że odpowiedziałeś w ten sposób. Inaczej musiałbym usunąć cały materiał. Stary, dziękuję tobie za rozmowę. Nie powiem wywiad, bo nie jestem dziennikarzem. Życzę tobie wszystkiego dobrego i twojej rodzinie i obyś nigdy nie wpierdolił się w żaden syf. Dziękuję ci serdecznie i powiem ci tylko tyle, że mam nadzieję, że ktokolwiek usłyszy to, to niech mu tam w tej jego małej szarej główce, tak jak była moja mała szara główka, zakwitnie ta myśl, że może za 10 lat czy 15 lat nie będzie musiał opowiadać o czymś takim jak ja. Opowiadać o tym, że wydarzyło się tak wiele rzeczy, ale kurde, to nie miało żadnej wartości, żadnego znaczenia. Każdy z nas jest świadomy i żeby może kiedyś, tak jak mój, jak ja to mówię, mój papa, który mnie wprowadził w ten świat przestępczy, powiedział mi to, co ja teraz mówię, to ja bym tam nie wszedł, wiesz, bo miałem dla niego szacunek i wiedziałem, że jeżeli coś mówi, to mówi prawdę. I skoro mnie tam wprowadzał, uważałem, że będzie fajnie. No było fajnie, tylko nie powiedział mi po tym, co będzie po latach, bo tego nie wie nikt. I tylko teraz trzeba podjąć decyzję, czy jest to naprawdę tyle warte, żeby zaryzykować ten znak zapytania, który wydarzy się po latach, nie? Rozumiem. Dzięki jeszcze raz. No, dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego. Piątka. Wszystkiego dobrego. Dzięki. Standardowo, mój drogi słuchaczu, dziękuję za twój czas i uwagę. Narrator.